can't believe. Wybierałem się do kina, nie wiedząc dokładnie, co zobaczę. Nie jestem ogromnym fanem zespołu Queen oraz Freddiego Mercurego, ale jestem świadom, że taka postać istniała i znam utwory zespołu Queen. Stworzyli soundtrack dla jednego z moich ulubionych filmów. Zanim wybrałem się na seans, nie wiedziałem za dużo o zespole, więc postanowiłem obejrzeć jakieś materiały archiwalne na temat biografii zespołu oraz Freddiego Mercurego, żeby mieć jakiekolwiek odniesienie co do realizmu tego filmu. Bo umówmy się, że tu taka wiedza jest niezbędna, gdyż ich utwory stały się ponadczasowe i jest to najbardziej znana grupa rockowa. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś o nich nie słyszał. Zanim zacznę mówić o filmie, chcę, żebyście mieli jasność, że patrzę na niego z perspektywy osoby, która zbytnio dużej wiedzy nie miała o całej tej historii. Więc zacznę od pytania, dla kogo jest film? No więc moim zdaniem film jest skierowany do starszej widowni, powyżej 20 lat. Choć młodzi też z tego filmu mogą wynieść życiową naukę. Lecz starsza widownia doceni to, co zobaczy, wróci nostalgicznie do starych czasów. Otwarcie filmu jest bardzo klimatyczne, pokazuje drogę Freddiego na scenę, a po chwili oczom jego ukazuje się rzesza ludzi, co u mnie wołało gęsią skórkę. Po czym chwilkę później przenosi nas na początek historii, widzimy młodego Freddiego, jak przerzuca torby na lotnisku, bo tam pracuje. I tu zakończę, bo chcę, żebyście sami zobaczyli, co dzieje się dalej. Uważam początek filmu za świetną robotę, bo wprowadza nas w całą historię bardzo powoli. Pokazuje, jak młody człowiek stara się zaistnieć. Teraźniejszy zespół Queen, zanim pojawił się Freddy i przed skompletowaniem wszystkich członków, nosił nazwę Smile. Bardzo podobał mi się motyw, w którym pokazany jest, jak Freddy stara się dołączyć do grupy i co z tego wychodzi. W filmie dbałość o detale, jeśli chodzi o całą grupę, jest niewiarygodna. Cała opowieść zaczyna się w 1970 roku, a kończy się na 1985, więc przez cały okres trwania filmu możemy obserwować transformację całej grupy oraz Freddiego. A jest co obserwować, bo aktor, który wcielił się w rolę Freddiego Mercurego, czyli Rami Malek, sprawdził się doskonale, odrobił pracę domową. W wywiadzie z nim słyszałem, że doszło do tego, że uczył się śpiewać jak Freddy, uczył się ruchów scenicznych oraz spotkał się z grupą Queen. Pewnie po to, by zyskać więcej informacji oraz, rzecz jasna, poznać ich osobiście. W filmie widzimy, że grupa miała swoje dobre momenty, kiedy to nagrywali utwór Bohemian Rhapsody, który, nawiasem mówiąc, stał się ich przepustką do sławy. Widać było, jak cała grupa się tym bawiła i jak kochali to, co robili. Ale były też te złe, gdzie strasznie się kłócili, co prawie doprowadziło do rozpadu grupy, o czym nie wiedziałem. A jest to w filmie całkiem dobrze pokazane, z jakich przyczyn. W filmie mamy też pokazane, jak od momentu wydania Bohemian Rhapsody, którego, nawiasem mówiąc, Freddy sam wypromował przy pomocy radia, gdyż musicie wiedzieć, że w filmie jest scena, gdzie jeden promotor mówi, że tytuł Bohemian Rhapsody oraz zespół Queen nigdy nic nie osiągnie i za rok wszyscy o nich zapomną. I w tym momencie śmiałem się pod nosem, jak bardzo się mylił, kiedy dowiedział się o ich kasowym sukcesie. Ukazane też mamy bardziej mroczniejszą stronę zespołu Queen, a raczej jego wokalisty. Widzimy, jak Mercury się starsza, zapada się coraz głębiej w świat alkoholu, narkotyków oraz homoseksualizmu. Choć jest to pokazane na niewielkim etapie filmu, moim zdaniem jest pokazane bardzo dosadnie. Na szczególną uwagę zasługuje muzyka, bo jest ona wszechobecna i są to soundtracki zespołu Queen, ale są one w takich miejscach, że łapią za serce i może powiedziałbym, że film nie jest jakiś wybitny, ale muza oraz retrospekcja niektórych sytuacji przy akompaniamencie zamiata wszystko. Jest jeden moment, w którym Freddy dowiaduje się, że ma AIDS, a w tle leci Who Wants to Live Forever, ścieżka dźwiękowa z Nieśmiertelnego. Podczas tej sceny nie ma żadnych kwestii mówionych, ale samo zachowanie, wzrok Freddy'ego oraz jego mimika twarzy. Film natychmiast zmienił się w dramat i widzimy definitywną zmianę w jego zachowaniu, zachowaniu Freddy'ego Mercury'ego. Zapytacie mnie tak naprawdę, co myślę o filmie jako osoba postronna i czy warto na niego iść. A ja odpowiem wam w ten sposób. W momencie, kiedy oglądamy retrospekcję koncertów jest moc, a ostatnie 20 minut filmu, kiedy to cała grupa występuje na Wembley przed milionową publiką, miażdży wszystko. Rami Malek staje się Freddie Mercury. Kiedy zobaczycie zapisy archiwalne, to ruchy obu postaci są identyczne. Ogromny podziw dla tego aktora, że wykreował tak świetnie tę legendarną postać. Czułem się, jakbym był na koncercie. Tylko tyle mogę powiedzieć i nic więcej nie muszę dodawać. Film podobał mi się bardzo, znalazłem tam wiele odpowiedzi na pytania, których nie znałem odnośnie historii zespołu. Tak naprawdę ten cały film to opowieść o człowieku, który ma wszystko, a nie ma nic. Otacza go pełno ludzi, a tak naprawdę jest samotny.
Film pokazuje nam, że pomimo tego, że mamy górę pieniędzy, możemy tak naprawdę nie mieć nic. Oraz co człowiek może zrobić, jeśli ma talent i dąży do celu. W wieku 41 lat, w roku 1971, kiedy to Freddie Mercury ogłosił do opinii publicznej, że jest nieuczalnie chory, a dzień później zmarł, to pozostawił po sobie świetną muzykę i historię człowieka odważnego, robiącego swoje do końca. Bo przez ostatnie 6 lat zmagał się z chorobą. Film ten dostaje ode mnie mocne 5 i na pewno wyląduje w mojej kolekcji filmowej. Polecam go osobom zainteresowanym historią zespołu oraz tym ludziom, którzy lubią wartościowe kino. Dla reszty może być średni i mało interesujący. I w tym momencie zapraszam Was do przelania na sekcję komentarzy Waszych wrażeń z tego filmu. Piszcie, jeśli byliście, czy się podobało, czy się nie podobało, czy się wybieracie. A jeśli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli interesują Was recenzje filmowe w moim wykonaniu, serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do polubienia mojego Facebooka oraz do zapoznania się z moją stroną internetową www.kinorecenzja.pl. Wszystkie linki zamieszczone są w opisie tego filmu. Serdecznie pozdrawiam, do następnego. Strzała!